Siemanko. W tym odcinku będziemy robić cuda ze zwykłą wodą. Zapraszam. W tym eksperymencie będzie potrzebna butelka oraz kawałek bandażu, który za pomocą gumki zamocujemy na szyjce butelki. Jak widzicie, wewnątrz woda wlewa się bez problemu, ale na zewnątrz nie śpieszy się wylewać. Choć wykałaczki z łatwością trafiają do środka butelki. Ciekawe to jest. W następnym eksperymencie nam będą potrzebne dwie zwykłe szklanki oraz glicerynę. Wlejmy glicerynę zarówno w szklankę, jak i w słoik. Umieszczając słoik w szklance, my widzimy... Właśnie nic nie widzimy. Ja położyłem ołówek za szklanką, żebyście nie myśleli, że oszukuję. Ale to i tak nie zmienia faktu, że słoik jest niewidoczny. To jest jakaś magia. W tym eksperymencie będziemy robić zamiany. A więc wlejmy w jedną szklankę wodę, a w drugą olej rzepakowy. Połóżmy pokrywkę na szklankę z wodą. Obróćmy ją i postawmy na szklankę z olejem. Teraz powoli zabieramy pokrywkę. I za chwilę woda zamieni się z olejem miejscami, ponieważ olej jest lżejszy od wody. Fajnie to wygląda. Chciałem sprawdzić, czy będą zimne ognie palić się pod wodą. Dlatego weźmy i omotajmy je taśmą. I możemy zaczynać zanurzenie. Dziwnie, ale oni nie gasną. Woda zaczyna się gotować, ale ognie się palą. Właśnie jakbyś chciał, żebym jednocześnie podpalił cały 1000 takich ogniów. Daj łapkę w górę. Kiedy zbierze się pod filmikiem 500 lajków, od razu nagram. Jeśli spodobał Ci się filmik, nie zapomnij podzielić się ze znajomymi. To motywuje mnie, żeby nagrywać jeszcze lepiej.